Jakie są rodzaje igłoterapii w rehabilitacji? Igłoterapia sucha dzieli się na igłoterapię głęboką oraz igłoterapię powierzchowną. W igłoterapii głębokiej stosujemy głębsze nakłucia pacjenta do punktów głębiej położonych, natomiast w większości są to punkty aktywne, spustowe. Natomiast w igłoterapii powierzchownej stosujemy powierzchowne nakłucia nad miejscem bólowym, to jest o jakieś od 5 do 10 mm w głąb skóry. Po co wykonywana jest igłoterapia? Igłoterapię suchą wykonujemy, aby zmniejszyć napięcie mięśniowe oraz obniżyć dolegliwości bólowe. Jakie części ciała najczęściej poddawane są igłoterapii? Najczęściej igłoterapia stosowana jest na brzuśce mięśniowe, ale również nie należy zapominać, że punkty spustowe mogą być zlokalizowane również w mięśniach oraz więzadłach.